programie Gliwicki Przegląd Sportowy. W dzisiejszym wydaniu relacja skrytej pływalni olimpijczyk, gdzie odbył się turniej mało popularnej w Polsce, ale bardzo widowiskowej piłki wodnej. Ponadto spora doza informacji z piłkarskich boisk, zarówno tych trawiastych, jak i halowych. Radek Nosal, zapraszam. W sobotę Gliwicki Piast rozgrywał w ramach Ekstraklasy mecz wyjazdowy w odległym Białymstoku z miejscową Jagiellonią i odniósł sukces, wygrywając 2-0. W 24 minucie na listę strzelców jako pierwszy wpisał się Mateusz Mak, a w 64 minucie podwyższył Kornel Osyra. Było to 11 zwycięstwo Piastunek w tym sezonie. Myśmy przyjechali do Białystoku troszkę osłabieni. Przyjechaliśmy tutaj bez Koruna i Żywca. Od początku wiedzieliśmy, że będziemy grali ofensywnie. Też od początku wszedł Mak, który długo nie grał. Z mojej strony był to bardzo dobry mecz. Aż na sam początek, bo wtedy nam się trochę nie udawało tam trzymać gospodarzy na swojej połowie. Było tam parę groźnych akcji. Nam się udało jednak strzelić bramkę i tę połowę pierwszą dograliśmy bardzo dobrze. W drugiej połowie też cały czas trzymaliśmy piłkę i udało nam się strzelić drugą bramkę. Z mojej strony był to najlepszy mecz, jaki żeśmy dotychczas zagrali. Jestem rad, że to podarzyło. Jest fajnie, 8 godzin fajnej podróży, nie mogę się wysłowić, ale to nieważne. Ważne, że wygrywamy przed tą przerwą i jesteśmy w dobrych nastrojach, jesteśmy mistrzem rundy jesiennej. No nie wypada nic mówić, nawet trzeba się cieszyć i trzymać to dalej. Dowiedziałem się przed meczem, że Michał strzelił do bramki i powiedziałem chłopakom, że no nie mogę być gorszy. Strzeliłem bramkę, bardzo się cieszę, bo to jest moja bramka po tej długiej kontuzji. Cieszę się bardzo, oczywiście dedykuję ją mojej mamie i no jestem bardzo zadowolony. Widziałem tam Neszpiego, ale był chyba na spalonym i tak mówię, a niech się dzieje, wola Boga, kopnąłem. Nie, żartuję, ale szukałem chyba, tak mi się wydaje, jak się mocno wstrzelić piłkę w karne, a wpadła bramka, no to co mam zrobić? Nie będę nikogo za to przepraszał. Mamy trochę czasu, żeby ochłonąć, teraz mamy trochę czasu na zabawę. Wydaje mi się, że chłopaki też są zadowoleni, bo wiadomo, podróż będzie długa i na pewno radosna. Zwycięstwo jest wspaniałe, bo jechaliśmy tutaj długą drogę. Wiemy, że ten mecz przetrwał na kadry był dla nas bardzo ważny i mamy 34 punkty. Jesteśmy coraz bliżej naszego celu, więc jest fantastycznie. Od piątku do niedzieli w pływalni olimpijczyk odbywał się 22. Międzynarodowy Turniej Piłki Wodnej o Puchar Niepodległości. Do Gliwic zawitały waterpolowe ekipy z Niemiec, Litwy, Ukrainy, Słowacji i Białorusi. Organizatorem imprezy była WKS Polonia Bytom, która jako jedyna reprezentowała nasz kraj. Niestety gospodarze zajęli ostatnie, 9. miejsce. Zaprosiliśmy bardzo mocne kluby po to, żeby się uczyć od najlepszych. My jako tutaj drużyna polska staramy się organizować takie turnieje, żeby się uczyć od zdecydowanie mocniejszych przeciwników. Tak? A czy nazwa tego turnieju o Puchar Niepodległości jest związana ściśle z czekającym nas niedługo świętem? Jak najbardziej. Jest to już 22. turniej. W przyszłym tygodniu w Bytomiu odbyła się młodszej kategorii rocznika 2001. 18. turniej niepodległości, bo mamy w dwóch kategoriach, tylko że tam na mniejszym dla młodszych zawodników organizujemy to już w Bytomiu, na mniejszym basenie, na mniejszym po prostu boisku. Czyli świętujecie Dzień Niepodległości na sportowo? Zdecydowanie tak. Widać było, że mecze były mimo wszystko bardzo wyrównane, co można nawet zobaczyć po wynikach, że to nie były jakieś wielkie różnice bramkowe, ale na pewno popełnialiśmy strasznie dużo błędów i jest jeszcze strasznie dużo do pracy, żeby zacząć wygrywać z drużynami na europejskim poziomie. Czujecie, że wy jako Polonia Bytom możecie coś zdziałać na arenie międzynarodowej? My czujemy, że tak. Mamy bardzo dobry skład w każdym roczniku. I jeżeli będziemy ciężko trenować i wkładać to całe serce, to jesteśmy w stanie naprawdę wiele osiągnąć. Pana zdaniem, dlaczego w Gliwicach nie ma takiego klubu jak właśnie w Bytomiu? Skąd te tradycje piłki wodnej w Bytomiu? Dlaczego w Gliwicach mimo możliwości uprawiania tej dyscypliny jej nie ma? No, w Bytomiu przyszło to z Lwowa. Jakby to jest my jako klub kontynuujemy całą tradycję z Lwowa. Jest to już x lat kontynuowane. Natomiast w Gliwicach chcieliśmy, jakby to powiedzieć, zrobić oddział piłki wodnej z Bytomia. No, na chwilę obecną no, też nie jesteśmy w stanie, jakby to powiedzieć, pogodzić to kadrowo, żeby być tu,
w Bytomiu, jak i na miejscu tutaj w Gliwicach, tak? Stąd jakby to być, korzystamy z takiej pływalni, która jest w Gliwicach, której nie mamy w Bytomiu. Jak wygląda poziom tego sportu w Polsce? Jak wygląda on od strony również medialnej? Od strony medialnej zerowo. Miło mi, że panowie jesteście tutaj zainteresowani tym, żeby to pokazać. Ze strony sportowej też odstajemy od Europy. Ja mam tą przyjemność niewątpliwą sędziować rozgrywki krajowe i europejskie, i światowe. Więc piłka wodna króluje w krajach bałkańskich. Dawna Jugosławia, w tej chwili no, trzy kraje bardzo mocne. Serbia, Chorwacja i Czarnogóra. Włochy, Węgry, Grecja, Hiszpania. No to tam mam przyjemność sędziować czasami mecze, że jest 5000 ludzi na basenie. 5000 ludzi na basenie. Bezpośrednie transmisje telewizyjne. U nas, jak się mnie pytają znajomi, co ty sędziujesz, co to jest piłka wodna, więc byłoby fantastycznie, gdyby media się też interesowały tym, ale staramy się stronę sportową wzmacniać. Myślę, że za tym przyjdzie też zainteresowanie mediów. Za nami ósma kolejka Ekstraklasy futsalu. Po niej gliwickie ekipy w odmiennych nastrojach. Gaf Omega musiała w Pniewach uznać wyższość tamtejszego Red Dragons, przegrywając 1-2. Natomiast NBIT sprawił niespodziankę i w spektakularny sposób wysoko pokonał we własnej hali Pogoń Szczecin w stosunku 7-2, mimo że do 31 minuty przegrywał 1-2. Hat-tricka zaliczył Przemysław Dewucki, a dwie bramki dołożył powracający po rocznej przerwie spowodowanej kontuzją Robert Satora. Połowa futsalu, 20 minut, nie 20. Za moją stronę drużyny NBIT Gliwice, Szymon Maksyn. Panie trenerze, czy spodziewał się pan takiego wyniku z wiceliderem tabeli w sumie przed tym meczem? Takiego dokładnie wyniku się nie spodziewałem, aczkolwiek chcieliśmy tu zrobić niespodziankę. Pogoń przyjechała tu jako, że tak powiem, faworyt. W ogóle w tej lidze spisuje się dość dobrze. My ostatnie dwa mecze już wyglądały bardzo, bardzo dobrze w naszym wykonaniu, charakternie i ambicjonalnie. Jeszcze jest trochę rzeczy do poprawienia, ale tak jak pan redaktor pytał wcześniej, no takiego wyniku się nie spodziewałem. Cieszy mnie zwycięstwo, 3 punkty. Może trochę za wysokie jak na warunki tego meczu, no ale tak się zdarza. Myśmy wcześniej też przegrali dość wysoko, a z meczu to nie wynikało. 4 zwycięstwa, 2 remisy, 2 porażki. Czy to jest statystyka godna Beniaminka? No, mi się wydaje, że patrząc na to, jak wygląda cała liga, to, no, to ta ilość, suma tych punktów jest dość godna. Na Beniaminka mi się wydaje, że jeszcze bardziej. Także jesteśmy zadowoleni z tych punktów i w miarę możliwości będziemy się starać o więcej. Którego zawodników dzisiaj ma wyróżnić? Przemek Dewucki to chyba lider dzisiejszego, po dzisiejszym meczu. No, ogólnie wszyscy chłopcy zagrali z charakterem i ambicją, taką jak powinniśmy od nich wymagać. A no, tak jak mówię, Przemek Dewucki, bardzo dobre spotkanie. No i Robert Satora wrócił po bardzo długiej kontuzji i ciężkiej. No i pokazał, że jednak jeszcze na tych starszych zawodników można liczyć i stawiać. Przemek Dewucki, 4 bramki przed tym meczem, dołożył dzisiaj 3 hat-trick. Z czemu zawdzięczasz taką formę? Tydzień temu, jakby nie patrząc, pauzowałem za kartki, także miałem 2 tygodnie od meczu do meczu. Wypocząłem, na treningach się przyłożyłem i dobra gra, konsekwentna, także to dużo nam dało. Przy 1-0 po pierwszej połówce bardzo dużo zdrowia zostawiliśmy. I to możliwe, że zaowocowało. Oni atakowali, a tak szczerze mówiąc żadnych sytuacji nie mieli. Także my konsekwentnie to, co mieliśmy założone, realizowaliśmy i to zaskutkowało. To wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa w dzisiejszym wydaniu Gliwickiego Przeglądu Sportowego. Na kolejny magazyn zapraszam już za tydzień. Radek Nosal, do widzenia.